Drogie poznanianki, drodzy poznaniacy. W tym roku Narodowe Święto Majowe obchodzimy inaczej niż zwykle. Kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja celebrowaliśmy radośnie i rodzinnie na Placu Wolności. Tym razem zostajemy w domu. To dobra okazja do głębszej refleksji nad istotą wydarzenia sprzed 229 lat. Czy i dlaczego jest ono dzisiaj powodem do dumy? Może jest lekcją, którą warto przerabiać co roku? Konstytucja 3 maja była próbą reformy Rzeczypospolitej, która u schyłku XVIII wieku, poddana rozbiorom, przeżywała potężny kryzys. Konstytucja była na ten czas próbą nowoczesnego rozwiązania zaproponowaną przez oświecone polskie elity. Miała ratować chylącą się ku opadkowi ojczyznę. Znosiła anachroniczne i szkodliwe rozwiązania ustrojowe, jak liberum veto czy wolną elekcję, ale także łagodziła wyzysk najniższych warstw społecznych. Dzisiaj jest symbolem walki ducha postępu i rozwoju z paraliżującym trendem stagnacji, zdającym fałszywe poczucie moralnej wyższości konserwatyzmem czy też prymitywną zachłannością. Być może obecną sytuację polityczną w Polsce trudno porównać do kryzysu sprzed dwóch wieków, ale niewątpliwie, patrząc chociażby na kwestię wyborów prezydenckich, doświadczamy dzisiaj największego od 30 lat kryzysu państwa. Obecne elity rządzące zakwestionowały bowiem najważniejsze założenia, na których jako wspólnota budowaliśmy nasze państwo, wydobywając je z pokomunistycznej zapaści. Następują próby odejścia od modelu trójpodziału władzy. Gardzi się praworządnością. Systemowo łamie się konstytucję. Dyskredytuje się Unię Europejską, która jest filarem naszego rozwoju. Podobnie jak wtedy. Niesprawiedliwie krytykuje się europejskie wartości. Realizowane są projekty ograniczające wolności obywatelskie. Dlatego wyciągajmy wnioski. Bądźmy mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Historia losów naszego kraju powinna nas tego uczyć. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja nie może mieć zatem charakteru totemowego. Powinniśmy na to spojrzeć głębiej, nie tylko w kategoriach pielęgnowania mitów. To lekcja. W epoce trzeciomajowej Konstytucji państwo było już wątłe, a do jego osłabienia przyczynili się sami Polacy. Zgubiła nas wtedy zaściankowość i brak pokory. Przekonanie, że jako naród jesteśmy lepsi. Nasze wady próbowaliśmy przedstawiać jako atuty. Szczyciliśmy się naszą odrębnością, która tak naprawdę była dysproporcją wynikającą z zacofania gospodarczego i mentalnego. Większość elit nie chciała czerpać z konstruktywnych, oświeceniowych przemian mających miejsce w Europie. Ta mentalność przetrwała wieki i znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach części dzisiejszych elit politycznych. Znów, podobnie jak 229 lat temu, widzimy próby odżegnywania się od wartości i standardów Europy Zachodniej, a do rangi cnoty wynoszone są przy wsparciu części hierarchów Kościoła nasze ułomności i patologie. Wówczas opamiętanie przyszło za późno. Konstytucja 3 maja była próbą obrony Polski i realizacji idei nowoczesnego państwa, która niestety się nie powiodła. Zwyciężyło wstecznictwo i partykularne interesy. Nie powtórzmy tego błędu. Najwyższy czas, by zacząć działać ponad podziałami, kierując się dobrem obywateli i polską racją stanu w oparciu o dobre wzorce. Życzę Państwu i sobie, aby udało nam się to wspólnie zrealizować.